Witam was, jestem artysta pisarz, a to jest kolejny odcinek naszej serii Let's Play Przygody Rexia. Przypominam wam, że w poprzednim odcinku zaczęliśmy grać w grę Rexio i Czarodzieje, czyli trzecią już część cyklu, który składa się, przypomnę, z pięciu części. I naszymi trzema głównymi zadaniami to jest teraz udać się do czarodzieja Guldryka Gryffindyka, który naucza czarów, aby poznać pierwsze nasze zaklęcie. Drugie zadanie to jest znaleźć Kretesa, który gdzieś zaginął. W poprzednim odcinku wyleciał z tego do lustra. I trzecie zadanie to jest znaleźć kartę śledztwa, która pomoże nam odnaleźć tego, który tak potwornie mąci, który jest powodem wszystkich problemów w tej oto krainie czarów. I lecimy dalej. Znajdujemy się na Uniwersytecie Magii. Proszę zwrócić uwagę na piękne witraże, piękny arras, piękny herb, piękną fontannę, piękne te zbroje i dużo żab, które kiedyś były uczniami. Tutaj już bardziej kameralny wystrój, aczkolwiek to są tyły uniwersytetu. Możemy zwrócić uwagę na piękną lampę, sklepienia żebrowe, etc., etc. i tajny pokój, w którym gromadzą się wszyscy członkowie Rady Siedmiu Czarodziejów, kiedy zachodzi taka potrzeba. A teraz, bez dalszych wstępów, wydajemy się do sali Guldryka Gryffindyka. A więc ty jesteś Rexio? Nowy uczeń, ha? No dobrze. Zobaczymy, co potrafisz. Podejdź do manekina. Tak, to jest Guldryk Gryffindyk, który jest indykiem i parodią tego. Godryka Gryffindora. Wow, w ogóle fajny wystrój jest tutaj. Nie tak sympatycznie, tak trochę czerwono. Tutaj jakaś ładna tablica, kula. Patrzcie, to jest żart, który ja zrozumiałem dopiero w wieku, nie wiem, 15 lat. To jest odniesienie do świata dysków, w którym świat był na żółwiu. Jak wiadomo, żółw i ślimak to są dwa najwolniejsze stworzenia w bajkach i to jest świat na ślimaku. W ogóle ciekawy pomysł, muszę go kiedyś wykorzystać w jakiejś książce albo w czymś. Dobra, a tutaj mamy manekin. Oczywiście manekiny są parodią tego. Są parodią Czarnoksiężnika z Krainy Oz. To jest akurat słomiany strach na wróble. Strach na wróble po prostu. Oto twoja różdżka. Pilnuj jej jak oka w. To jest za darmo różdżki. Będziesz jej używał głównie do prowadzenia pojedynków magicznych. Za każdym razem, gdy będziesz mógł jej użyć, na ekranie pojawi się jej symbol. Wciśnij teraz przycisk myszki i przejdź dookoła ekranu. W ten właśnie sposób będziesz czarował. System czarowania jest nieco zbliżony do tego, który znamy z pierwszych części gier o Harrym Potterze. Aby rzucić czar, musisz wykreślić konkretny znak. Takich właśnie znaków postaram się ciebie nauczyć. I tu ważna rzecz. Są dwa rodzaje czarów. Ofensywne, którymi możesz atakować przeciwnika, oraz odpowiadające im zasłony, które przez chwilę chronią cię przed skutkami czarów rzucanych na ciebie. Lekcja pierwsza to czar ofensywny Kula Budyń. Trafiony tym czarem przeciwnik będzie miał spowolnione ruchy i trudniej będzie mu rzucać czary. Spróbuj powtórzyć ten znak, pamiętając, by przycisk myszki był wciśnięty. Ważne też, byś zrobił to jednym ruchem i koniecznie w określonym przeze mnie kierunku. W tej grze jest 12 zaklęć, z czego 6 oczywiście ofensywnych i 6 defensywnych. Dobrze. I tylko jedna jest użyteczna. Jest naładowana czarem Kula Budyń. Wyceluj teraz w manekina i kliknij przycisk myszki. Znakomicie. Właśnie rzuciłeś swoją pierwszą kulę budyni. Powtórz to jeszcze dwukrotnie. Jest tylko jedno zaklęcie, którym można wygrać wszystkie pojedynki, nie trzeba się uczyć tych bardziej skomplikowanych symboli. Najbardziej wkurzającym jest w tym wszystkim jest system detekcji tych symboli, który jest bardzo wkurzający. No dobra, jedziemy tak, tak i pewnie przez całą grę będę na niego zemścił. Tak, 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 tak. No to trzeba wszystko szybko wykonywać, bo on ma pewnie jakieś te procedury określone szybkości. Ciach, ciach. No dajesz. Ale też precyzyjnie dość. No, wykryj. Wykryj to, skarbie. Tutaj taki ładny symbolik ci rysuje. A trzeba to na dole trzeba trochę przedłużyć. Doskonale. Właśnie pokonałeś swojego pierwszego przeciwnika w pojedynku. Pojedynek bowiem toczy się do momentu, w którym jeden z biorących w nim udział czarodziejów zostanie trafiony po trzykroć tym samym czarem. Jeśli chcesz, możesz jeszcze poćwiczyć rzucanie kuli budyni. Spróbuj pokonać manekina przy pomocy tego czaru. Nie, dziękuję. Już myślę, że się nauczyłem. Wraz z kolejnymi pojedynkami i innymi przygodami będzie ci rosło doświadczenie. To ta mała klepsydra w rogu ekranu. Obserwuj ją.
Kiedy piasek się przesypie, będziesz mógł przyjść do mnie i nauczyć się nowego czaru. Czary, których możesz się u mnie nauczyć, to te kule, co wiszą pod sufitem. Zwróć uwagę, że czar kula budyniu, którego już się nauczyłeś, wygląda już nieco inaczej. Podsumowując, kiedy klepsydra w rogu ekranu zacznie mrugać, przyjdź do mnie i wybierz jedną z wiszących pod sufitem kul, aby nauczyć się nowego czaru. To jest ten najbardziej zarąbiste zaklęcie w tej grze. I tylko nim tak naprawdę się ciska. Ci, którzy się znają, ciskają tylko nim, a reszta to frajerzy. Zwróćcie uwagę też na te obrazki, które tu już są podsiane. Tu już byliśmy, to jest niewygodnie magiczna pułapka mocy w trochę zmienionej wersji. Tutaj niedługo będziemy. Tu jesteśmy cały czas, bo to jest Magix. A to jest miejsce, do którego dostaniemy się pod sam koniec tej gry. Tak trochę spoilerując już wam. Oczywiście już nie muszę powtarzać, że wszystko trzeba zapamiętywać, na przykład tego to ładnego Sfinksa. Dobrze, czyli nauczyliśmy się już zaklęcia. Naszym kolejnym celem będzie skontaktowanie się z Kretesem. Preksio opuścił bezpieczny dziedziniec uniwersytecki i wkroczył na główny plac miasta Magix. Wysoko ponad nim szamotał się biedny Kretes. Biedny, biedny, biedny Kretes. No to już wiemy, co się stało z Kretesem. Tak jak mówiłem, jesteśmy w Magixie. Chcę wam pokazać pewną bardzo ciekawą rzecz, która jest też w pewnym stopniu nawiązaniem do Matrixa. Otóż teoretycznie możemy próbować wydostać się z tego miasta za pomocą tego oto wiaduktu. Ale... Rexio opuścił Magix i wyruszył przed siebie. Po wielu, wielu przygodach dotarł do tajemniczego mostu. Wychodzimy z drugiej strony, oczywiście. No dobrze, czyli zajmijmy się tym naszym biednym Kretesem, który jest w ratuszu. To jest chyba okolnica z tego miasta. Ojejku, jejku, niech ktoś oswobodzi biednego Kretesa. Znajdujemy się właśnie przed ratuszem. Proszę zwrócić uwagę na piękne krużganki tutaj, wspaniałą wieżę. Zegar bez wskazówek i taki wyprzód tutaj, o. Wchodzimy do środka. Do środka, Rex, tutaj. Dobrze. Następny, proszę. Uwolnij mnie z tego piekła. Rozumiecie, nie? Ten, gdzie mieszkała księżniczka kiedyś, znajduje się tak naprawdę wewnątrz wielkiego tego ratuszu. Uwolnij mnie z tego piekła biurokracji! O, a ona teraz tutaj pracuje. Mam tego wszystkiego, bo dziurki w dziobie. Najpierw zniknął mi kurnik, a teraz jakiś kret rozwalił nam ratusz. Uwolnij bardzo mnie z tego powiedź. Piekła biurokracji! Patrz, do tego korytarza nie da się dostać, ale to sugeruje, jak bardzo szalona jest ta gra. Nie, tego wszystkiego, bo dziurki w dziobie. Proszę, na przykład, najpierw co tu wyjdzie? Zniknął mi Rekin, kurnik, czemu by nie? To jest dużo odniesień do pierwszej części. Musimy dostać się do Rexia, znaczy do Kretesa. Jest, dobra. Jak się mam? No raczej słabo. Coś mnie gniecie w plecy, jakieś ptaszęta wiją mi gniazdo na plecach. Aha, dobra. Czyli naszym celem będzie oczywiście teraz, za dużo powtarzam, naszym celem zmniejszenie Kretesa, który jest, jak widać, za duży. I w tym, za pogonią, za tym sposobem udamy się tutaj. Proszę, co tu piszą te karteczki? Kamienie filozoficzne, milowe, syzyfowe i inne. Kup dwa, trzeci gratis. Płyn na porost wszystkiego. Tylko u ala chomika. Czyli mamy do czynienia z chomikiem, który jest alchemikiem. Płyn na porost wszystkiego. A to już słuchaliśmy. Witam, witam, jestem alchomik, alchemik. Czym mógłbym panu pomóc? Płyn na trwałe zmniejszenie rozmiarów. A może na porost wąsów? A może zamiast tego, uwaga, kamień zielony do ściskania w ręku? Nie? A może papugę?
norweską błękitną. O, papugę bym sobie kupił. Zwłaszcza błękitną. No dobra, poddaję się. Nie wiem, z czego zrobić błęd trwałego zmniejszenia podstawi. Z lebiotki? Oczywiście, że z lebiotki. Może z lebiotki. Lebiotka największym dobrodziejem. Ale nie mam lebiotki. Może więc jednak weźmie pan papugę. Ale pan jest uparty, no dobra. Jeśli zdobędzie pan lebiotkę, spróbuję coś dla pana zrobić. Zadowolony? Lebiotka rośnie w górze rzeki. Jeśli dogada się pan z tym szurniętym smokrętem, może pana zawiezie na miejsce. Biedne małe robaczki tutaj uwięzione. To są kijanki? A to nie jest przypadkiem kanibalizm? Znaczy przynajmniej ludobójstwo. Bo żaby tu też są formą ludzkości, znaczy mało inteligentne, bo nie potrafią nic powiedzieć, ale zawsze. No dobra. Czyli jak zwykle musimy płynąć gdzieś po lebiotkę. Znaczy w poprzedniej części akurat lecieliśmy po lebiotkę i to dobry kawał drogi, a tutaj musimy się przypłynąć. Reksio postanowił przyjrzeć się bliżej przystani. Wtem... Reksio, nasza pierwsza poważna walka. Nie możemy jej zwalić. No już zwaliliśmy. Ona nas zabije. Nienawidzę systemu detekcji zaklęć w tej części. No nie, to nie ma większego sensu. Czemu to się nie udaje? Ej, nie, serio, nie rozumiem. Tak, 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 tak. No i nas pokonało. Dla dzielnego psa. Reksio poczuł, że świat wiruje mu przed oczami. O, jak szybko! Wiedział, że przegrał pojedynek. Ale tempo narzucone, ja nie mogę. Wow! Poprzednim razem jak grałem w tę grę, jeszcze na słabszym komputerze, to wirowało w koło i wirowało i człowiek aż czekał z nudów, nie mógł się wysiedzieć, aż coś zrobi. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Reksio sięgnął po różdżkę. Dobrze! Gin, ścierwojadzie! Gin, gin, gin! A, pierwszy cię trafiłem! No nie, no nie, nie, nie! Co jest? O, dobra. Jest druga. Raczej już tego nie wygramy. Chociaż mamy niewielkie szanse. Trafiona czarem gęś, udało się. Zagęgała upiornie i rozpłynęła się. Życie nie ma tego złego. Reksio zwyciężył. Jaki skupiony. Po raz chyba pierwszy nieuśmiechnięty. Smokrent. Jedna z ciekawszych postaci w tej grze. Nie wiadomo co właściwie jest. Niby smok, ale taki różowy. Pokonawszy tajemniczą gęś, Reksio dotarł do zacisznej przystani. Pozornie zacisznej. Hał, 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 hał. Witam, jestem Smokrent. Na dodatek z bardzo dziwnym, infantylnym głosem. Nie wiem, no porozmawiajmy z nim. Zapoproś go, by zabrał cię w górę rzeki po lebiotkę. Hał, 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 hał. Bardzo chętnie, zrobię to nawet za darmo, ale musisz załatwić mi odnowienie licencji wratów. Jacy uczynni są ci ludzie w tym... Zapytaj o tajemniczą gęś! Jacy uczynni są ci ludzie w krainie bajek? Za darmo mnie tutaj przewiezie, tylko muszą mu odnowić licencję. Zapytaj go o licencję! O właśnie, to jest ważny problem, który nas teraz trafi. Hał. Skończyła mi się, jak już mówiłem, licencja. Powinienem pójść do ratusza i ją odnowić. Niestety, moje znaczne rozmiary nie pozwalają mi wejść do ratusza. O, klient! Ale nawet w krainie bajek nie da się uniknąć biurokratycznego piekła, jak to by określił nasz wierny komandor Kretes, dla którego teraz, jak przypominam wszystkim, pracujemy. Jakieś tajemnicze postacie się tutaj przemykają, żeby nie było pusto. Baba Jaga! Dobra, czyli musimy... Nie, mam tego wszystkiego, bo dziurki w dziobie. Najpierw zniknął mi kurnik, a teraz jakiś kret rozwalił. Pani jest... Nie, nie tutaj. Pani słucha, jest kwestia tego, że Smokrent chce licencję. Widział ktoś moje pióro? Bez pióra nic panu nie potwierdza. Uwolnij mnie z tego piekła biurokracji. Uprzejmie proszę, pióro. Licencja dla pana Smokrenta? Przetłumaczyłem Reksia. Oczywiście. Dziwię się, że sam się tu nie pofatygował.
Proszę bardzo. Oj, ratuj, Reksiu! Ej, chwila, moment. Właśnie coś zauważyłem. To jest wycinek z piekarni Laboranże coś tam. W której mieszka Molly. Patrzcie, przecież są schody na dół do piwnicy, jest wejście na składzik, są te szafki, które dostały i żarówka. Wow, ja nie mogę. Coś, czego nawet ja nie widziałem. Macie farta, zobaczyliście na żywo, jak właśnie coś odkrywam. Wow. Fajnie się czuję. Kolejny sekret w Reksie odkryty. Lecimy dalej, mamy już licencję dla smokręta i teraz czeka nas minigierka zlecenia polebiotka. Masz, mój drogi, piękną licencję, ładnie podpisaną, w ogóle znaki jakieś tam ptakowe, czy na samym górze podpisane, wszystko, pieczątki. Ojeju, jeju, 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 załatwiłeś mi licencję, jestem twoim dłużnikiem, Reksiu. No to lecim. Poproś go. Jasna sprawa, że cię zawiozę w górę rzeki po lebiotkę. Wskakuj, zaraz ci wytłumaczę, jak mną kierować. Polecimy tu kawałek nad rozlewiskiem, żebyś mógł zapoznać się z tajnikami kierowania. Oj nie, nie, kierowanie smokrętem to jest udręka. Wprawdzie Reksiowi się wygodnie siedzi, ale ja mam masakrę. Machanie skrzydłami smokręta to jest tak nieprecyzyjne coś. Najbezpieczniej jest jechać wodą, ale jak widzicie na wodzie, czasem są kłody. Na wodzie czasem są kłody, a my musimy jednak przeżyć, bo smokręt ma określoną wytrzymałość. A wzniesienie się w powietrze przed samą kłodą na takiej właśnie wielkiej, niewielkiej odległości, jaką właśnie widzieliśmy, jest bardzo trudne. Tutaj to jest jeszcze lajtowo, bo to jest taki ten tutorial, który jest smokrętem tak naprawdę. Pamiętaj, później będzie gorzej. Nabrał więcej wody, leć nisko nad powierzchnią i każdy. O, w ten sposób. Znaczy teraz to w ogóle, jak jest w wodzie, to ma dużo wody do klucza. No dajesz, wbija się na górę. No już powinniśmy być na miejscu, dajesz smokręt, dajesz. Ma właśnie czasem problemy z doczytywaniem tego, czy już się skończył tutorial, czy nie. Zresztą podobnie jak w etapie pierwszym. Znaczy no w ogóle etapie jazdy. To nie jest nasz jedyny lot smokrętem, bo oczywiście mam będzie nadzieję, że jesteśmy gotowi. Jeszcze powrotny. No i w przyszłości również zdarzy nam się polecić raz smokrętem. Już w innym celu niż teraz. Bo lebiotka nam już nie będzie potrzebna. Jaki ładny wulkan. Obawiam się za płonę, lepiej zanurkujmy. Woda jest różowa, łe. Tu się działo w tej wodzie. Smokry się tam poprawią. No dajesz. O, przeskoczyłem. Ale w ogóle jak zabezpieczony, z zasadami BHP, nie, wiosło, tutaj koło ratunkowe. Kask ma nawet. Ciekawe, po co takiemu smokrętowi kask. Jak człowiek ma bardzo wytrzymałe kości czaszki, to jakie wytrzymałe kości czaszki musi mieć taki smokręt. No jak ładnie mi idzie. To jest wina tego komputera. Tak, to dzięki temu komputerowi tak ładnie mi idzie. Dobra. Nieważne. Najgorsze jest to, że nie widać tutaj długości etapu. Bo na przykład w następnej części, którą będziemy niedługo grać, to znaczy no niedługo, za parę odcinków, jeżeli nie paręnaście, to jest już pokazana długość tego, jak daleko trzeba dotrzeć w takich minigierkach i w ogóle jest fajnie. No co, czym oberwałeś? Przecież nic ci się nie stało. No i takich miejsc nienawidzę najbardziej. Jak polecisz w górę, to oberwiesz tym takim tym. Jak nie polecisz w górę, to oberwiesz kłodą. Miejmy nadzieję, że to już niedaleko, bo smokręt za długo nie wytrzyma. Znieś się w górę, to zaraz kłody będą. O tym ci mówiłem. No i walę w tą spację jak mogę najwięcej, ale... O, dobrze. Dobrze, jesteśmy na miejscu. Milimetralnie, ale dotarliśmy. Nasza stara znajoma lebiotka. Patrzcie. I wracamy. No to widziałem, pamiętam, że to było. To jest ten... samochodzik golfowy. Kije golfowe, ktoś ma w ogóle pole golfowe. I trasa powrotna. Wydaje wam się, tylko, że lecimy w tę samą stronę, bo nie lecimy w tę samą stronę. Ta strona jest trudniejsza. Niby smokrętowi się wydawało, że będzie tędy łatwiej, ale ja już znam
takie gry. Gra mnie nie odciśnie. No leć, smokręciku. Widzicie? Uprzedzam nawet ten. Uprzedzam spadające lawy i próbuję na coś, czego nie ma. Przy okazji właśnie takiego myślenia, przypomniało mi się dzisiaj, pamiętacie taką bajkę była, kiedyś leciała na tych kartonkach wszystkich, nie? Lucky Luke, nie? Który był szybszy od własnego cienia. To jest, no trzeba być naprawdę hardkorem. Jak bardzo hardkorowym trzeba być, żeby być szybszym od własnego cienia? No w ogóle o szybkości pisano dużo ciekawych rzeczy. Jedną z definicji najszybszych prędkości, jaką w ogóle da się osiągnąć, brzmiała: jestem tu, gdzie byłem wcześniej, ale już mnie tu nie ma. Tak, ja też z początku nie rozumiałem, ale jak się nad tym głębiej zastanowić, to to ma sens i to jest niesamowita prędkość. Ale jest jeszcze szybsza. Otóż C.S. Lewis, autor opowieści Znani, napisał taką mniej znaną serię, trylogię kosmiczną, w której opisywał byty, które były... Zaraz, opiszę to po kolei. Jeżeli obiekt porusza się bardzo szybko, może być niemalże w dwóch miejscach naraz. A jeżeli porusza się jeszcze nieskończenie szybciej, może być we wszystkich miejscach naraz. I właśnie takie byty on opisywał. To wyobraźcie sobie, jak wielką prędkość to osiąga, przecież to jest nieskończenie większe od światła. No to mamy lebiotki, alchomik powinien być na tyle dobry i nam zrobi ten eliksir. Taką mam nadzieję. Witam, witam, mogę papugę niebiesko-błękitną? Tak, mówiłem, że chcę, poproszę. Chcę papugę. I co z tą lebiotką? Chcę mieć kiedyś papugę. Mój kolega miał, a mi się nie trafiło. Ma pan lebiotkę, tekstura z poprzedniej części. No dobrze. Badania, eksperymenty, wywar, to będzie jakieś 30 000 złotych plus VAT. Proszę, to ja ci się zgłosić za pół roku. Ja ci tu lebiotkę przynoszę. To moja A ty mnie tutaj za pół roku i 30 tysięcy. Jeszcze czego? Nie podoba, to proszę. Oto klucz. Może pan pójść sobie do piwnicy i samemu sobie uważyć eliksir. Powodzenia. A będę! Żeby pan wiedział, że będę. Niech pan mówi ostrożnie. Znaczy, że pójdę. Strasznie pan pluje. Jeszcze czego? Kto tu pluje? Dobra, otworzymy od razu okno. Nam się trochę rozświetli w tej piwnicy. I... Nagle... Nie będę udawał, że mnie to dziwi. Pamiętam to. Ciach, ciach, ciach. No nie żyjesz, nie żyjesz. Już ja się tu załatwię. Już mniej więcej wyczułem, jak trzeba te kule budyniu rzucać. Tak. No nie, za długo chyba. No nie, przegramy. No nie wyczułem. Tak. A żeby to. Reksio poczuł, że świat wiruje. Jaka szybkość, ja nie mogę. Wiedział. Ciekawe, czy na YouTubie będzie to tak dobrze widać, jak ja to dobrze widzę. Ale wow, psychodelia w ogóle. No to widzimy jeszcze raz. Reksio sięgnął po różdżkę. Mierz się ze mną. Musimy ją pokonać, żeby móc nauczyć się podstawowego czaru, którym będziemy ciskać we wszystkich przeciwników i którym rozbroimy najpotężniejszych czarodziei na tej krainie. Czyli snu. Ale dopóki się tego zaklęcia nie nauczymy, a żeby się go nauczyć, potrzebujemy pełną klepsydrę, musimy ciskać klombuty. No i nas załatwi. No ja nie mogę. Zbyt wiele dla dzielnego psa. Reksio poczuł, że świat wiruje mu przed oczyma. Wiedział, że przegrał pojedynek. Będziemy próbować do skutku, nie martwcie się. Reksio sięgnął po różdżkę. Zmiażdżymy. Żadna kura nie będzie mi mówiła, kurczę. Nie, to się ma sensu. Reksio poczuł, że świat wiruje mu przed oczyma. Wiedział, że przegrał pojedynek. To co? Cięcie? Dobra, chyba wygram. Tak! Wygrałem, dobra! Sięgała upiornie i rozpłynęła się. Jesteśmy z powrotem, my chodzimy do piwnicy. Zwyciężył.
Reksio wkroczył do piwnicy alchemika z mocnym postanowieniem stworzenia eliksiru trwałego zmniejszenia. Dobrze, i to jest odpowiedni moment, by zakończyć ten odcinek. W następnym odcinku stworzymy ten eliksir, uratujemy Kretesa, nauczymy się zaklęcia sen i w ogóle będzie bardzo ciekawie. Zejdziemy do takiego fajnego labiryntu, zarobimy kupę kasy, to już nie wiem, czy w następnym odcinku, czy w jeszcze następnym. Ale do tej pory ja żegnam się z wami. Jestem artysta, pisarz, no i cóż, pokój nad Izraelem.